portalu Excel i Adam, porada 28. Jak szybko zaznaczać duże obszary? I jeśli masz już przygotowaną tabelę, jak tutaj przykładowy budżet domowy, to jest prosto. Ctrl, Shift, gwiazdka, zaznacza ci całą tabelę. Tak, zjedziemy sobie na dół. O, jest tu całe wszystko zaznaczone i jeszcze do góry. Zobaczmy, cała tabela z danymi wypełniona odpowiednio. Jest, tak, zrobiona. Prosta rzecz. A jeśli dane niekoniecznie są już tak ładnie uporządkowane w formie tabeli, tu jeszcze łatwo jest zaznaczyć w tej tabeli całą kolumnę. Tak, Ctrl strzałka w górę, żeby wejść na górę tabeli. Ctrl Shift strzałka w dół i cała kolumna danych została zaznaczona. Tylko właśnie co z tymi kolumnami obok, które są puste. Możesz właśnie to zrobić korzystając z tej tabeli tutaj. Tak? Ctrl najpierw pokażę strzałka w górę, to wejdę na górę. Jeśli nacisnę Ctrl strzałka w dół, to dojdę na dół i o to chodzi. Przesunę się do kolumny, która mnie interesuje. Przytrzymam Ctrl Shift strzałka w górę i tu dochodzę do miejsca pierwszej danej. Jeszcze raz strzałka w górę, oczywiście dalej trzymając Ctrl Shift. I teraz mogę Ctrl puścić, bo troszkę za wysoko mi poszło, chcę trochę niżej. Trzymam Shift i strzałka w dół. I to są zaznaczony cały obszar, który mnie interesuje. Jest taka możliwość. Tylko co, jeśli ja dopiero zaczynam robić tą tabelę i chcę od razu zaznaczyć cały ten obszar, który mam tutaj zaznaczony. No możesz oczywiście wziąć, możesz oczywiście wziąć myszkę, zaznaczyć, przytrzymać i ciągnąć w dół. O, tutaj 205, no i poszło. To jest spoko, jeśli tych wierszy nie jest za dużo. Czasami może być potrzeba więcej albo różne inne większe obszary. No i w zależności od ich rozmiarów, jak są rozmieszczone, może to być łatwiej myszką, albo masz jeszcze inny sposób. Tu pole nazwy jest. I jeśli napiszesz tu B4, dwukropek B, ostatnia była 205, tak, i zatwierdzisz to Enterem, to Excel, tak, pokażmy, zaznaczy ci ten obszar dokładnie. Tu jest cały ten obszar zaznaczony, tak? Czyli to odwołanie się Excelowe do obszarów odpowiednio nazwa jednej komórki i dwukropek nazwa komórki z. Tutaj tak pamiętać, tu jest ten prawy dolny róg, czyli od lewego górnego rogu do prawego górnego rogu, tak obszar jest definiowany, to dwukropek i masz zaznaczony dowolny obszar, jakiego potrzebujesz. I no, po co tak robić? No, tu akurat jest budżet domowy i on ma taką opcję akurat w tej komórce, że tu jest ewaluacja danych. Czyli mam na tym obszarze chcę, żeby były tylko dane z tutaj z wybranych. Tak? To było wcześniej już zrobione, ale no, żeby pokazać przydatność tego zaznaczenia szybkiego. Wchodzimy w zakładkę dane i zakładkę poprawność danych. No i tutaj możemy sobie wybrać z listy, no tu akurat już jest ta lista zaczytana. No i przy tym właśnie może się przydać szybkie zaznaczanie danych. Zachęcam do subskrypcji po więcej porad na temat Excela.